Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, to wielka radość, że po wielu miesiącach bardzo trudnej walki z pandemią możemy ruszyć w teren, możemy się spotkać, możemy zobaczyć ważne przedsięwzięcia w powiecie tarnowskim. Jesteśmy w Ostrowie, w gminie Wierzchosławice, na przeglądzie jednej z najważniejszych i długo oczekiwanych inwestycji, która była przygotowywana jakiś czas temu. A dziś chcemy Państwu pokazać efekty tych wielomiesięcznych starań. Jest to niewątpliwie ważny moment dla wszystkich mieszkańców, wszystkich przedsiębiorców, wszystkich użytkowników dróg, ale także dla osób korzystających z pięknych widoków naszej ziemi tarnowskiej. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa na dzisiejszym ważnym wydarzeniu. To tyle tytułem anonsu, a teraz bardzo proszę pana starostę Romana Łucarza o zabranie głosu. Wielce szanowny panie prezydencie, szanowni państwo, spotykamy się tutaj w międzywalu rzeki Dunajec, w pięknym i różnorodnym powiecie tarnowskim. Spotykamy się, szanowni państwo, przy inwestycji, która, panie prezydencie, absorbuje i absorbowała od półtora roku nasze umysły, nasze działania i właściwie wiele nocy nieprzespanych, żeby ten problem, który pojawił się, panie prezydencie, 27 listopada 2019 roku, czyli zamknięcie tej przeprawy mostowej w związku z decyzją powiatowego inspektora nadzoru budowlanego na skutek dwóch ekspertyz, które jednoznacznie wykazały, że ten most już nie nadaje się do użytku i stwarza niebezpieczeństwo dla podróżujących nim, mieliśmy niezły orzech do zgryzienia. Musieliśmy zaplanować, co dalej z tym robić. Były różne koncepcje. Była koncepcja mostu tymczasowego. Była koncepcja mostu pontonowego. Była koncepcja wreszcie remontu tego mostu. I myślę, że ta koncepcja, którą w tej chwili realizujemy, jest najlepsza. Niezwłocznie po 27 listopada rozpoczęliśmy pierwszy etap, czyli projektowanie nowo budowanego mostu. I to projektowanie zajęło nam rekordowo krótki czas, panie prezydencie, bo tylko pół roku. Mieliśmy wszystkie uzgodnienia w rekordowo krótkim czasie i pół roku. Czyli w czerwcu ubiegłego roku mieliśmy pełną dokumentację. We wrześniu podpisaliśmy umowę na pierwszy etap remontu, który tu państwo widzicie, to jest przeniesienie kanalizacji gminy Wierzchosławice na tą tymczasową platformę oraz rozbiórkę konstrukcji poziomej składającej się z kratownic stalowych. I to na koniec roku 2020 zostało zrealizowane zgodnie z planem. No i teraz ten najważniejszy moment, panie prezydencie. W ubiegły piątek, właściwie w sobotę, rozpoczęliśmy tu pracę. W piątek przekazaliśmy plac budowy pod drugi etap, a więc to już właściwe, jakby już konstrukcyjne zbudowanie tego mostu, pięknego, żelbetowego mostu, który będzie służył naszym, myślę, już i wnukom. Dlatego, że solidność tego mostu, jego parametry będą, myślę, że na okres 50 lat to bez żadnego remontu. A panie prezydencie, na ile to jest ważna inwestycja, to tylko powiem tyle, że mieszkańcy właściwie nie dają nam dnia spokoju, żeby to realizować. Ale kiedy teraz zobaczyli to, że idzie bardzo dobrze, to myślę, że już są bardzo zadowoleni. Ale powiedzmy sobie szczerze, nie byłoby tej inwestycji, drodzy państwo, gdyby nie środki zewnętrzne, gdyby nie środki rządu polskiego, bo bez tych pieniędzy po prostu było to niemożliwe. Dlatego też pozyskane środki finansowe, najpierw na pierwszy etap z rezerwy ogólnej budżetu państwa, a na drugi etap z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, umożliwiły nam realizację tego zadania. I w tym miejscu, szanowni państwo, wspomnę, panie prezydencie, pan pewnie pamięta styczeń zeszłego roku, kiedy pan prezydent był tutaj w Wierzchosławicach, kiedy mieszkańcy, dopiero co świeżo zamknięty most, 2 miesiące, i do pana prezydenta z wielką prośbą o pomoc. I panie prezydencie, ja w tym miejscu, w imieniu swoim, w imieniu zarządu powiatu tarnowskiego, w imieniu radnych, ale i przede wszystkim mieszkańców powiatu tarnowskiego, chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować za to wsparcie, które nie tylko czuliśmy, ale wiedzieliśmy na bieżąco, bo na bieżąco kontaktowałem się z panem, z kancelarią pana prezydenta. Miałem zapewnienie, że również rozmowy pana prezydenta również z naszym rządem
będą owocowały tym, co dzisiaj tutaj realizujemy. W tym miejscu, panie prezydencie, wielkie słowa uznania i podziękowania za to wielkie wsparcie. I myślę, że ta dzisiejsza pana tutaj wizyta, to nasze spotkanie jest również przykładem tego, że nie zostawił nas pan prezydent wtedy już samym, tylko dzisiaj przyjechał zobaczyć rzeczywiście, czy to, cośmy wtedy obiecali naszym mieszkańcom, realizujemy. Panie prezydencie, realizujemy, zrealizujemy. Chcemy, ażeby najpóźniej w miesiącu lutym przyszłego roku tym mostem przejechał pierwszy samochód. Chcemy, żeby najpóźniej do marca przyszłego roku została zrealizowana cała inwestycja, łącznie z przełożeniem pod most kanalizacji gminy Wierzchosławice. Inwestycja bardzo duża, w sumie to jest 34 miliony złotych. Panie prezydencie, jeszcze raz gorące słowa podziękowania za dzisiejsze tutaj przybycie do nas. Gorące słowa podziękowania za wsparcie, które pan udzielił tej inwestycji. I dzisiaj już serdecznie zapraszam na otwarcie tej przeprawy mostowej. Myślę, że warto będzie przyjechać, panie prezydencie. Proszę czuć się zaproszonym. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu, panie prezydencie. Szanowny panie marszałku województwa, szanowny panie wojewodo, panie starosto, wszyscy dostojni przybyli goście na czele z państwem posłami. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że ta inwestycja jest realizowana. Pan starosta tutaj tak delikatnie wrócił do tej sytuacji, która tutaj miała miejsce ponad rok temu, w styczniu 2020 roku, kiedy z okazji 146. rocznicy urodzin Wincentego Witosa byłem w pobliskich Wierzchosławicach i wtedy rzeczywiście grupa mieszkańców rozmawiała ze mną tutaj. To były osoby, które były bardzo zdenerwowane, zdesperowane, mówiły o trudnościach życiowych, codziennych, wynikających z tego, że tej przeprawy mostowej nie ma, że jest to ogromny problem komunikacyjny dla mieszkańców tutaj miejscowości po zachodniej stronie Tarnowa i że rzeczywiście no, jest to dramat, powiedziałbym, dla wszystkich tych, którzy stąd muszą dojeżdżać, a przecież Tarnów, który znajduje się tutaj za Dunajcem, stanowi w większości przypadków ich centrum życiowe, ich centrum zawodowe, ich aktywność, pobliskie tutaj zakłady. W związku z powyższym konieczność stworzenia tutaj możliwości przedostania się na drugą stronę Dunaja była oczywista i była niezwykle pilna. Rozmawialiśmy wtedy tutaj z panem starostą, rozmawialiśmy z panem wojewodą, była wtedy obecna także pani premier Beata Szydło. Dyskutowaliśmy na temat tego rzeczywiście, jakie rozwiązanie można byłoby tu przyjąć jak najszybciej. Tak jak mówił przed momentem pan starosta, rozważaliśmy kwestię mostu tymczasowego, jakiejś przeprawy promowej, no ale oczywiście wszystko to było związane z kolejnymi działaniami inwestycyjnymi, które trzeba byłoby przeprowadzić, bo przecież taki most też trzeba postawić i oczywiście kolejnymi wydatkowanymi środkami. Ostatecznie zapadła decyzja o tym, aby wesprzeć to, by ta inwestycja już rzeczywiście w całości docelowa została tutaj jak najszybciej zrealizowana. Bardzo się cieszę, że faktycznie, jak widzimy, do marca przyszłego roku z całą pewnością powinna być tutaj już otwarta normalna przeprawa mostowa, w pełni wydolna, w pełni przepustowa, nowoczesna, funkcjonująca i absolutnie nie tylko zastępująca tą poprzednią, starą, która się zniszczyła, która została przez nadzór budowlany zamknięta, ale przede wszystkim taką, która przez dziesięciolecia będzie mogła służyć mieszkańcom Ostrowa, będzie mogła służyć mieszkańcom Wierzchosławic i wszystkich tutaj ościennych miejscowości i gmin właśnie po to, by komunikować się z Tarnowem, a mieszkańcom Tarnowa czy tarnowskich Mościc do tego, aby tutaj przemieszczać się na tą drugą zachodnią stronę Dunajca. Proszę państwa, ale co ważne, to nie będzie jedyna tego typu inwestycja tutaj, ponieważ już w najbliższym czasie będzie można zobaczyć rozpoczętą inwestycję w postaci budowy połączenia autostrady A4 z Tarnowem. Tutaj niedaleko stąd będzie przebiegała nowoczesna, zupełnie nowo wytyczona droga, która połączy Tarnów w tym miejscu z autostradą A4, połączy tą część miasta, czyli tutaj właśnie Mościce, po to,
żeby był łatwiejszy dojazd, po to, by była większa sprawność komunikacji, po to także, żeby tą przeprawę odciążyć i aby tutejszym mieszkańcom łatwiej było dojechać, żeby nie tworzyły się korki, żeby nie tworzyły się na drodze zatory. Oczywiście ta inwestycja potrwa dłużej niż ta planowana tutaj, ale w 2023 roku mam nadzieję, że także i ta druga przeprawa mostowa będzie już gotowa, zakończona i będzie mogła zostać oddana do użytku mieszkańców. Cieszę się bardzo z tego. Ta inwestycja to, nazywamy to tak, się mówi montaż finansowy. Tak, rzeczywiście to jest wkład po pierwsze starostwa, więc powiatu, po drugie jest to wkład województwa małopolskiego. Pan marszałek jest tutaj z nami, ale jest to tak, że w olbrzymiej części wkład z budżetu centralnego, decyzje rządowe. Ja rzeczywiście rok temu rozmawiałem na ten temat z panem premierem Mateuszem Morawieckim, rozmawiałem na ten temat także z ministrem infrastruktury, panem Andrzejem Adamczykiem. Wszyscy znamy doskonale ten teren, zwłaszcza pan minister infrastruktury, który, jak wiemy, sam jest z Małopolski. Ta przeprawa była nam wszystkim doskonale znana. Ja wielokrotnie przemieszczałem się tym mostem, podążając do Tarnowa, czy odwiedzając tutaj podtarnowskie gminy, więc dokładnie jest mi znane jego znaczenie dla tutejszych mieszkańców. Cieszę się, że już niedługo, w perspektywie dosłownie już można mówić kilku miesięcy, ta przeprawa wróci i wróci tutaj możliwość normalnego komunikowania się z Tarnowem, normalnego dojeżdżania do pracy, normalnego funkcjonowania na co dzień. Nie będzie potrzeby takich objazdów, jak są dzisiaj. Ja rozumiem, że trzeba jeszcze troszkę poczekać. Wiem, że to niesie ze sobą oczywiście trudności, ale proszę o cierpliwość. Inwestycja jest realizowana terminowo i most będzie, wróci, będzie funkcjonował, a dodatkowo będzie obok drugi. Także dziękuję wszystkim osobom, które tutaj przyczyniają się do tego, że to zadanie jest realizowane i jestem ogromnie wdzięczny za to, że rzeczywiście bardzo zdecydowane kroki zostały podjęte po tym styczniu zeszłego roku i ten postęp dzisiaj już widać i tutaj mieszkańcy w najbliższych już miesiącach odczują ulgę. Dziękuję bardzo. I będziemy się trzymać tych zdecydowanych kroków. Bardzo dziękujemy, panie prezydencie. Dziękujemy panu staroście. Dziękuję również państwu za udział w tym niezmiernie ważnym wydarzeniu dla wszystkich mieszkańców, dla wszystkich kierowców, dla wszystkich przedsiębiorców. I tak jak powiedział pan prezydent, inwestycja jest realizowana w terminie, jak również w terminie zapowiadanym będzie oddana do użytku. Bardzo państwu jeszcze raz dziękujemy za udział w tym wydarzeniu.